Royal Rumble nie bez powodów przez wielu jest wyczekiwany bardziej niż WrestleMania. Niepewność, odliczanie od 10 w dół i wielka niespodzianka czekająca po słynnym już dźwięku Royal Rumble. To właśnie dlatego fani wrestlingu z niecierpliwością czekają na to show i można śmiało powiedzieć, że w większości przypadków raczej możemy z gali być zadowoleni. 2023 rok jednak przyniesie coś nowego, ponieważ za sterami kreatywnych siedzi Triple H, który moc i magię Royal Rumble rozumie jak mało kto. Tak więc, czy będzie lepiej niż zeszłoroczne show? Mam nadzieję, mam naprawdę wielką nadzieję. Jednak aby Royal Rumble można było uznać za coś naprawdę wielkiego, potrzebujemy niesamowitych i niespodziewanych powrotów. Tak więc, kto w tym roku może nas zaskoczyć swoim theme songiem, a następnie pojawienie się w 30-osobowym Royal Rumble meczu? Skoro zapowiedzieli oficjalnie Cody'ego Rhodesa, to znaczy, że musi pojawić się ktoś jeszcze. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, a oto 10 osób, które mogą pojawić się podczas Royal Rumble 2023. A po więcej kontentu związanego z wrestlingiem serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję wam bardzo. Numer 10. Dragon Lee. Niedzielni fani wrestlingu zapytają, kim jest Dragon Lee? Jeśli oglądacie tylko WWE i nic więcej, to nie ma co się dziwić, że nie wiecie. Jednak pod koniec 2022 roku WWE zapowiedziało podpisanie kontraktu z jedną z najbardziej utalentowanych gwiazd Meksyku. Jednak, co ciekawe, to sam Dragon Lee 28 grudnia po zdobyciu tytułów AAA ogłosił, że zmierza do właśnie WWE. Z informacji, które mamy na temat jego kontraktu wynika, że pieniądze w nim zawarte są naprawdę spore i wydaje się, że Dragon ma teraz największy kontrakt ze wszystkich gwiazd NXT, więc jeśli WWE chce wykorzystać dobrze jego wprowadzenie, to wydaje się, że Royal Rumble match, gdzie może on pokazać swoje umiejętności, to miejsce idealne. Nie musi wygrywać oczywiście, jednak pokazać się, zaprezentować się z dobrej strony i wbić się w NXT to rozwiązanie idealne. Numer 9. Chelsea Green. Przechodzimy do płci pięknej i wydaje się, że była zawodniczka WWE ponownie zmierza do rosteru największej federacji wrestlingowej. Obecnie można w internecie znaleźć informację, że Green podpisała już kontrakt z federacją jakiś czas temu i kreatywni tylko czekają na dobry moment, aby ponownie wrzucić ją do programu. Ponownie, jak w większości przypadków, Royal Rumble jest miejscem idealnym, choć ciężko powiedzieć, jak fani zareagują na jej pojawienie się, ponieważ za swoich czasów WWE wyróżniła się tylko tym, że doznawała kontuzji przy najprostszych akcjach. Jednak poza WWE wraz ze swoim mężem udowodniła, że przy dobrym programie i przy dobrej rozpisce tylko dodaje do programu, a nie zabiera. Jeśli dacie jej kolejną szansę w WWE, to wydaje mi się, że powinno być tylko lepiej. Oby tylko nie skończyła się kolejną kontuzją. Numer 8. Matt Cardona. Ponownie dla lajków WWE od razu zdradzę, że chodzi o Zacka Rydera, który w swojej karierze w WWE również miał wzloty i również miał upadki. To był 17 kołem u wozu w programie Cena i Kane'a, to wygrywał ladder match na WrestleMania, zgarniając tytuł interkontynentalny. Choć ten też szybko stracił, ale cicho, liczy się wygrana na WrestleMania. Kilka dni temu Matt złożył dokumenty do trademarku Zack Ryder, co jeszcze bardziej podsyciło plotki o jego potencjalnym pojawieniu się ponownie w WWE. Na scenie niezależnej, szczególnie w GCW, udowodnił, że jest naprawdę świetnym healem, a i w ringu tak bardzo nie odstaje od reszty. Gdyby WWE potrzebowało teraz dobrego midcardera, który jeszcze mógłby ze znanego face'a zmienić się w monster heala, to czemu nie? Wydaje się również, że jeśli idzie jedna osoba, to pójdzie i druga, a skoro jak powiedziałem, Chelsea podpisały już kontrakt, to raczej ex-Ryder również jest na drodze ku temu. Jego słynne bu-bu-bu z pewnością rozruszałyby 40-tysięczną publiczność Royal Rumble. Numer 7. Logan Paul. Osoba, która dała nam jedną z największych zaskoczeń ubiegłego roku, jeśli chodzi o WWE, obecnie zmaga się z gigantyczną ilością krytyki w internecie. Nie wchodząc w szczegóły, ale wyszło na jaw, że jeden z jego wielkich projektów jest skamem i ludzie potracili miliony dolarów. Więc czy jest szansa na jego pojawienie się podczas Royal Rumble i podbudowie czegoś może na WrestleMania? Oczywiście, że tak. Co WWE obchodzi jakaś drama w internecie, a oni robią gorsze rzeczy. Federacja wie, że Logan podbił serca fanów wrestlingu swoją walką z Romanem, więc danie mu kogoś pewnego na innych galach jest strzałem w dziesiątkę. Choć osobiście uważam, że powinni go teraz zostawić przez negatywne opinie w internecie, to wiemy, że dla WWE to może być tylko pretekst do większej ilości oczu skierowanych w ich produkt. Skoro rok temu mógł pojawić się Bad Bunny i po prostu leciutko pobyć w ringu, to i tutaj Logan może zrobić to samo. Choć Bunny nie miał aż tak złej reputacji, ale wiecie, o co chodzi. Numer 6. Naomi.
Lekko zapomniana zawodniczka przez sytuację z Sasha Banks, jednak nie można pominąć tego, że WWE uwielbiało Naomi, która swojego czasu zresztą i ciągnęła dywizję kobiet. Po głośnym odejściu z WWE, Sasha Banks już na dobre zakorzeniła się w New Japan Pro Wrestling, a o Naomi jak nie było nic, tak i dalej nie ma. Jednak pojawiły się informacje, że WWE jest dobrze nastawione na jej powrót, który może wydarzyć się już niedługo. Z pewnością dałoby to trochę powiewu świeżości dywizji kobiet, a gdyby WWE chciało wykorzystać kontrowersje wokół jej odejścia, to mogliby na tym oprzeć cały program, który prowadziłby wprost do któregoś z tytułu kobiet. Pojawienie się Naomi w Royal Rumble matchu byłoby jednym z większych punktów i dobrze, jest ona utalentowana i na swoje zarobiła. Pytanie tylko, czy Sasha Banks tym razem również nie pociągnie ją za sobą. Numer 5. Beth Phoenix. Choć marny to powrót, to nadal powrót. Jej ostatnie pojawienie się widzieliśmy podczas Extreme Rules, gdzie to Ripley z jej głowy zrobiła to, co mama zazwyczaj w niedzielę robi ze schabowym. I chyba każdy wie, dokąd zmierzam, ponieważ program pomiędzy Edge'em a Balorem nie skończył się, tym bardziej pomiędzy Beth a Ripley. Gdyby Ripley dominowała Royal Rumble match, co z pewnością może mieć miejsce patrząc na jej obecną pozycję, i nagle pojawia się Beth, która ją eliminuje i kontynuuje story, to byłoby to najlogiczniejszym rozwiązaniem. Jednak czy najlepszym? Nie wiem. Osobiście widzę lepsze miejsce dla Ripley niż walka z Beth, jednak również kto wie, czy nie doprowadzi to wszystko do Mixed Tag Team meczu, a skoro o tym mowa, numer 4 Edge. Jakiś czas temu była mowa o potencjalnej walce Edge'a z Balorem na Royal Rumble w Hell in a Cell meczu, jednak odłożono to i zastąpiono planami na wspomniany Mixed Tag Team mecz na WrestleMania. Nie jestem tego fanem, przyznaję, jednak jeśli idziemy w tym kierunku, to Edge eliminujący Balora i Beth Ripley z Royal Rumble meczu ma wiele sensu. Ponownie, jest wiele lepszych miejsc dla Balora i Ripley jako Judgment Day, jednak WWE chce dać Edge'a na WrestleMania, szczególnie, że może to być jego ostatnia i jest to zrozumiałe. Jego powrót na Royal Rumble z pewnością wywołałby poruszenie i emocje, a chyba o to tutaj przecież i chodzi. Jednak jeśli już chodzi o program, do którego prawdopodobnie zostałby on wrzucony, iż no tutaj niestety nie wszystko gra. Numer 3. Big E. Zabawne jest to, że z całej tej listy to właśnie Big E ma najmniejsze szanse na pojawienie się w Royal Rumble meczu. Po doznanej, naprawdę poważnej kontuzji w poprzednim roku, mianowicie złamaniu karku, Big E wiele razy podkreślał, że rehabilitacja idzie bardzo dobrze. Ostatnio jednak zapowiedział, że ma zaplanowane kolejne prześwietlenia na marzec tego roku. Jednak kto wie, czy nie jest to jakaś zasłona dymna. Zazwyczaj jak zawodnik nagle mówi o tym, że nie pojawi się i takie tam, to da się wyczuć jakiś podstęp. Jednak kontuzja Biggiego jest niezwykle skomplikowana i tutaj rozsądnym będzie powiedzenie nie. Wyzdrowieć dobrze, wrócić do pełni sił i nie forsować powrotu dla samego powrotu. Choć reakcja na niego byłaby wielka, to tutaj trzeba postawić zdrowy rozsądek na pierwszym miejscu. Jednak w ostatecznym rozrachunku nie można zabrać tego, że są szanse na jego powrót tutaj. Jeśli on tego chce, jeśli lekarze się zgodzą, to będę na pewno czekał. Numer 2. Randy Orton. Ponownie przypadek naprawdę kontuzjowanej osoby, o potencjalnym czasie powrotu której nie wiemy nic. Ortonowi dokuczały plecy, więc został wysłany na przerwę. Tam okazało się, że kontuzja jest poważna i nawet ostatnio przeszedł on operację fuzji kręgów. To oznacza, że sytuacja nie jest najlepsza i nadal z Ortonem nie jest okej. Jednak ponownie trzeba podkreślić, WWE zawodnicy nauczyli się rzucać zasłony i kto wie, czy nie zobaczymy powrotu Vipera podczas Royal Rumble. Wielkie uwielbienie z publiczności, legenda tego biznesu i bez żadnego ale jeden z najbardziej zasłużonych Hall of Famerów. Prawda jest również taka, że kariera Ortona trwać długo już nie będzie, szczególnie patrząc na te problemy z plecami. Więc taki powrót na Royal Rumble i ostatni round do WrestleMania czy coś takiego byłoby czymś naprawdę wielkim. Jednak ponownie to samo co w przypadku Big E, zdrowie jest najważniejsze, jednak jeśli jest możliwość, jeśli Orton chce, jeśli ponownie lekarze dadzą zielone światło, to możemy dostać jeden z największych popów ostatnich czasów. Numer 1. The Rock. A skoro mowa o popach, to nie można pominąć The Most Electrifying Man in All of Sports Entertainment. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, jakoby The Rock nie jest pewny swojej formy i że WWE wiedziało o tym od miesięcy. Jednak problem w tych informacjach polega na tym, że o tej walce mówiło się od ponad roku jak nie więcej, więc próba zrzucenia teraz tego wszystkiego na brak odpowiedniej formy brzmi dość sztucznie. WWE nie przepuści okazji na tak wielką walkę na największy ze scen. The Rock kontra Roman Reigns to spokojnie
spokojnie walka bliska The Rock kontra John Cena, a to mówi już samo za siebie. Zresztą cały story Bloodline, jeśli pominiemy samego, idzie w stronę walki z kimś naprawdę wielkim i niestety Kevin Owens na Royal Rumble tym wielkim kimś nie jest. Gdyby The Rock wrócił na Royal Rumble i ostatecznie doprowadził do walki z Romanem na WrestleMania, dostalibyśmy jeden z największych Dream Matche. Wielki minus tutaj polega na tym, że The Rock musiałby wygrać Royal Rumble Match, a to mu nawet niepotrzebne i zabiera szansę na wielki sukces komuś innemu. Więc ostatecznie jego potencjalne pojawienie się ma i plus i minus. Ależ zaskoczenie. Jednak odebrać się nie da, że byłby to naprawdę gigantyczny moment. A według was, kogo możemy zobaczyć podczas gali Royal Rumble 2023? Zgadzacie się z naszymi pikami? Czy może macie swoje propozycje? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej, jestem ciekaw waszego zdania. Chciałbym też jak zawsze serdecznie podziękować wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Jestem wam naprawdę serdecznie wdzięczny. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.